Siemaneczko widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z CSGO Empire tym razem. Standardowo zostaw lajka, subika, a jeśli nie znasz CSGO Empire, a chciałbyś zagrać, link w opisie. Moi drodzy, powiesz świeżości. Mamy coś świeżego. Skrzyneczki. K-Drop się zamknął, to wprowadził teraz CSGO Empire skrzynki. Na tą chwilę same skrzynki bez jakichś case battle'ków, choć... Może w przyszłości coś z tego będzie. Na tą chwilę mamy, co tu mamy, stówkę niecałą. Tutaj jakiś widzę podateczek, coś wpierdolił. Ale to nic. Otwieramy dzisiaj skrzynki. Może pod koniec zrobimy jakiegoś olina na ruletce. Ale potestujemy dzisiaj skrzynię. To jest taki główny cel. Nie wiem ile potrwa odcinek, także oglądajcie napięcie, bo to może być szybkie 5 minut. Ale zaczniemy sobie od... No raczej tych nie będę otwierał. Będziemy szli odtąd w górę. No zobaczymy. Lecimy od jednego coina. Procenty ładnie widzę. 65. Ile to kosztuje? W sumie? Mamy 35% na profit. Czyli to nie jest zła skrzynka jak za dolara. I 0,10% na... Tak, żeby zarobić razy 5, to mamy 2,5, 3, 4%. Żeby być co najmniej takie 5x. No nic, spróbujemy. No, zacznijmy sobie tak, żeby zobaczyć animację. Okej. No i zarobiliśmy. I to od razu idzie nam do... balansu. Aha, czyli my nie dostajemy skina, tylko dostajemy sobie od razu ten. No dobrze, no to superowo. Otwórzmy 3 na raz. No i profitu jako tako nie ma. Jesteśmy 1,5 w plecy. No to lecimy jeszcze raz. 3 skrzyneczki. I tak po 3 będę próbował i idziemy dalej. No i tu oddało z lekkim bonusem. Także to skrzyneczka z dolarka, not bad. Lecimy za 2 dolki. Co my tu mamy? Ile to kosztuje? 1,91. Czyli tu mamy 65% na gówno totalne. A później 35% na profit. Dobra, lecimy z P1 na tą chwilę. Trash. Nic kompletnie nie dało. Leci mi z 2. No trash. Jesteśmy dolko w plecy. No to jeszcze. Jeszcze raz 2. Po 3. Tak robimy dalej. Oddał, okej, okay, ładnie. Dobra, to były te, lecimy teraz za 3. Dobra, jedna na próbę. I tutaj też mamy. Widzę, że tu wszędzie jest. Aha, tu jest wszędzie 65% na los, a 35% na profit. Dobra, próbujemy 2. Cokolwiek dobrego. Trash. Dobra, otwieramy jeszcze raz. Znowu trash, dobra. Old Steel to mi się nie podoba. Muszę coś zobaczyć. No tu się już zmieniają procenty. Tu już jest 60% na lipę. W sumie 70%, bo to, że dostanę 50 centów, to mnie nie zadowala w ogóle. W jakim stopniu. Dobra, lecimy. Tu otworzymy tylko 2, bo tak czuję, że może szybko się zaraz saldo skończyć. No i jeszcze raz. Okej. Oddał 7. Nawaja. Co my tu mamy? 50%. W sumie to 62%, no to też fuja daje. Dobra, tu będziemy otwierać po jednej.
od takich sum. Stój. Trash totalny, ale w ogóle to się nie... Szczerze, te skrzynki się zero kalkulują, bo jak ty dajesz 7 końców, a dostajesz 1 centa z powrotem, to szczerze, not gonna lie, no chujnia totalna. Co mi z tego, że ja mam 60% na upierdolenie kasy. 70 i każda skrzynka jest taka sama, widzę. Więc, że coś ci się zwróci, to szansa jest bardzo malutka. A zapewne jest to tak jeszcze podkręcone, żeby ci akurat nie oddało, chociaż... No i patrzcie teraz, no standardowo. Czyli kolejne skrzynki do baitowania ktoś stworzył. Tutaj to w ogóle 90% na los. Okej. Jakiś róg. Co my tu mamy? 60% na los. Co my tu jeszcze coś... Nie ma jakiejś takiej dobrej skrzynki, takiej dopierdolonej fest. Tiger Strike to już się boję, 50%. 50-62% w sumie. Aha, zrobiłem skipa, dobra. No i ten skip nas uratował. Ice Age. 20-60%. No, 25 monet, ja cię pierdolę. Dobra, jeden raz. Dno totalne. Od razu wam mówię, nie otwierajcie tych skrzynek. To jest jakaś kurwa porażka totalna. Już podziękujemy tutaj, już się nagraliśmy wszyscy. Była stówka, stówki nie ma. Ale to nic, może przepierdolimy szybko wszystko w przeciągu następnych 2 minut. Może teraz dajsik jako piąta. Nie obraziłbym się, albo jako następna. To damy, jak zdąży beka, a już nie zdążyłem. Okej, okay, uratowało mnie to, nawet nie trafiłem. Teraz pytanie, co tu może być, ale wiecie co, nie będę się pierdolił. Lecę po prostu grubo i później all in dyszka w dice. Chciałem wam pokazać po prostu, jak wyglądają skrzynki. Antyreklama już poszła dla was, także wiecie co robić, nie grajcie. Grajcie na ruletce. Na coinflipach standardowo, tak jak trzeba, jak przystało, a nie na takim badziewie. Dobra, robimy dyszkę. Dobra, wiecie co, jebać, lecimy grubo. Aha, no lecimy grubo, dałem 4 dychy. Brawo ja. No i z tych 4 dych nic nie będzie. A w sumie jakbym dał CT, to też bym przypierdolił, także... Chuj. Miało tak być. Szybkie przepierdolenie w 8 minut. Mam nadzieję, że się podobało. Zostaw lajka. Nie używaj skrzynek, używaj ruletki lub obstawiania. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Nara!